W minioną środę w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi zakończyły się warsztaty kulturowe, które poprowadzili zagraniczni wolontariusze. Jak w Azerbejdżanie obchodzone jest święto wiosny? Jakie przysmaki je się w Hongkongu? Odpowiedzi nie tylko na te pytania poznali uczniowie tczewskiej dwójki podczas warsztatów kulturowych zorganizowanych w ramach projektu Kid Speak. Jest to projekt, który realizowany we współpracy z organizacją studencką ISEC. Organizacja ta współpracuje ze szkołami, a akurat Kids Speak jest adresowany do szkół podstawowych i do przedszkoli. Jest to projekt polegający na tym, że studenci, czasami z bardzo odległych stron świata, przyjeżdżają do naszych szkół i opowiadają dzieciom o swoich krajach w języku angielskim. W ubiegłym tygodniu szkoła podstawowa nr 2 gościła wyjątkowych wolontariuszy. Illahe Ibrahimli z Azerbejdżanu i Timothy Law z Hongkongu spotykali się z uczniami podczas specjalnych lekcji języka angielskiego. Spotykamy się z dziećmi w klasach i robimy prezentacje na temat krajów, z których pochodzimy. Ja jestem z Azerbejdżanu, więc mówię o azerskich tradycjach, świętach czy tańcach. Świetnie się przy tym wszyscy bawimy. Ja staram się angażować dzieci do różnych ćwiczeń. Na początek proszę je, by narysowały to, co kojarzy im się z Hongkongiem. Potem oglądamy krótki film o tym miejscu i dzieciaki mogą skonfrontować swoje wyobrażenia z rzeczywistością. Niebawem ważne święto, chiński Nowy Rok, w związku z którym też wprowadziłem pewne ćwiczenie. Rysujemy czerwone koperty, które są jednym z elementów tego święta, a potem każdy z uczniów dostaje na pamiątkę prawdziwą, czerwoną kopertę. Ponadtygodniowy pobyt w Tczewie też dla gości z zagranicy był edukacyjny. Stał się okazją do poznania naszego miasta. Widzieliśmy wiele ciekawych miejsc w okolicy. Most, zamarznięte jeziora i rzeki. Timothy pierwszy raz w życiu widział śnieg. Może sam powinien o tym opowiedzieć. Tak, pierwszy raz w życiu lepiłem bałwana. Bardzo mi się tu podoba. Ludzie są sympatyczni i bardzo gościnni. A dzieci uważne i ciekawe. Podczas warsztatów miały okazję poznać nie tylko kulturę i tradycje odległych krajów, ale też nauczyć się nowych słówek w obcych językach. Za to goście odpowiadali na dociekliwe pytania, a było ich sporo, bo w zajęciach wzięli udział uczniowie klas od 1 do 6. Wszyscy do zajęć o Azerbejdżanie i Hongkongu podeszli z równym entuzjazmem. Interesuje dzieci praktycznie wszystko. Jakie tam są zwierzątka, jak wyglądają krajobrazy, jak ludzie są ubrani. Wszystko, a najfajniejsze jest to, że świetnie sobie radzą w języku angielskim, mimo że są bardzo małe. Celem zakończonych w ubiegłą środę warsztatów było między innymi budowanie postawy tolerancji wobec innych kultur oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w zakresie języka obcego.